Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli książki, które planuję przeczytać w październiku. Jeśli chodzi o książki, na które mam ochotę w tym momencie, to jest ich tak dużo, że ten TBR będzie dłuższy niż zwykle, będzie miał więcej książek. Zazwyczaj staram się układać te swoje TBR-y tak dosyć realnie, na zasadzie około 5-6 książek, żeby po prostu mieć taką świadomość, że jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie te książki przeczytać i po prostu nie czuć się źle z tym, że nagrywam TBR, a czytam coś zupełnie innego albo czytam w ogóle zupełnie inne książki. Natomiast tym razem tych książek jest około 10 takich książek, na które mam ochotę już w tym momencie. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę w stanie ich wszystkich przeczytać w październiku, natomiast to są właśnie te książki, na które mam w tym momencie największą ochotę i będę sobie z nich wybierać, no chciałabym przeczytać jak najwięcej, wiadomo, natomiast po prostu nie wiem, które z nich przeczytam, a których nie, dlatego zdecydowałam się Wam pokazać je wszystkie, bo po prostu na wszystkie mam ogromną ochotę. I zacznę może od dwóch książek, które pojawiły się już w poprzednim TBR-ze, tym na wrzesień, i których nie zdążyłam przeczytać, ale dalej mam na nie ogromną ochotę i dalej planuję je przeczytać. I na pewno w październiku sięgnę w końcu po Święto Ognia, czyli najnowszą książkę Kuby Małeckiego, bo mam wrażenie, że jestem ostatnią osobą, która tę książkę czyta. Cały wrzesień po prostu ta książka zalewała mi Instagram, widziałam ją wszędzie, wszyscy ją czytali, chociaż zbiera dosyć negatywne opinie. Muszę powiedzieć, że z tego co widziałam, to raczej czytelnicy i recenzenci mówią, że nie jest to najlepsza książka Kuby Małeckiego, natomiast z tego co pamiętam, takie same głosy były na temat Saturnina, a mnie Saturnin się bardzo podobał, także być może i tym razem tak będzie. Nie będę Wam opowiadać o fabule, ponieważ tak jak mówię, to jest książka, o której już mówiłam w poprzednim TBR-ze, więc odsyłam tam. I druga książka, o której również tak szybciutko tylko wspomnę, to książka Nasz Ostatni Dzień Adama Silvery. To jest książka, która jest hitem TikToka z jakiegoś powodu, dosłownie jakiś czas temu, teraz już trochę mniej, natomiast no myślę, że tak z miesiąc temu, kiedy zakładałam TikToka, to ta książka pojawiała się absolutnie wszędzie właśnie na tym książkowym TikToku. No i bardzo się nią zainteresowałam, kupiłam ją, jest to historia chłopaka, który dostaje telefon, że umrze w ciągu 24 godzin. I historia tego, jak po prostu ten swój ostatni dzień życia wykorzysta. Także jestem niesamowicie ciekawa, podobno jest to bardzo wzruszająca historia, bardzo taka przejmująca. Ja takie książki bardzo lubię, także myślę, że mi się spodoba. Dalej mam historię romantyczną, ponieważ mam również ochotę na jakiś taki lekki romans, chociaż z tego co widzę po opisie, to nie do końca lekki. A książka, o której mówię, to książka Kłamstwo od serca, czyli najnowsza powieść Emily Giffin. Jest to książka, która opowiada historię kobiety, która poznaje mężczyznę i gdzieś tam chyba ich rozdziela, to w ogóle akcja rozgrywa się w 11 września 2001 roku, tak więc w dniu ataku terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych. I jakoś ten dzień ich rozdziela, z tego co wiem, i okazuje się, że wiecie, po tej tragedii pojawiają się w Nowym Jorku plakaty osób zaginionych. I właśnie pojawia się plakat tego mężczyzny i okazuje się, że szuka go żona, tak więc nasza główna bohaterka tak naprawdę no, okazuje się, że niewiele wiedziała o mężczyźnie, z którym tworzyła związek, no bo okazuje się, że ten mężczyzna prowadził podwójne życie, natomiast teraz po tej tragedii prawdopodobnie jest jedną po prostu z ofiar, jest jedną z osób zaginionych, nikt nie może go odnaleźć, także no brzmi to naprawdę szalenie ciekawie. Jestem ciekawa, jak ta historia się potoczy. I tę książkę planuję czytać razem z Sylwią z kanału Teachbook, taki nasz buddy reading, bo właśnie obie miałyśmy tę książkę ochotę, widziałam, że sobie planuję ją przeczytać i ja też chciałam ją przeczytać, także stwierdziłyśmy, że zrobimy to po prostu razem i będziemy się wymieniać gdzieś tam w trakcie czytania opiniami na temat tej książki. Kolejna książka, na którą mam niesamowitą ochotę, to jest taka książka, z którą ja mam ochotę po prostu usiąść jednego wolnego dnia, czyli w niedzielę albo w poniedziałek, bo to są moje dwa wolne dni w tygodniu, i przeczytać ją całą na raz, mimo tego, że jest dosyć gruba. A jest to książka Wszystkie kolory moich wspomnień. To jest książka, o której teraz jest bardzo głośno na Bookstagramie, na BookTubie. Bardzo dużo osób teraz o niej mówi, bardzo dużo osób ją poleca. To jest książka wydawnictwa Winidia, zdaje się. Tak, wydawnictwa Winidia. A wydawnictwo Winidia wydaje naprawdę takie fajne, wartościowe książki młodzieżowe, także wydaje mi się, że to również będzie coś interesującego. Tutaj mamy historię dziewczyny i jej matki, która popełnia samobójstwo, i historię tego, jak ta dziewczyna właśnie radzi sobie z odejściem własnej matki. Mamy tutaj też jakiś taki motyw realizmu magicznego, gdzie ta matka zamienia się w jakiegoś magicznego ptaka, według właśnie naszej głównej bohaterki. To również właśnie jest taka książka, która brzmi tak bardzo przejmująco, bardzo wzruszająco z opisu i z tego, co o niej słyszałam. I myślę, że jest to coś, co ma naprawdę dużą szansę wpisać się tak w 100% w mój gust. Także bardzo jestem tej książki ciekawa i tak jak mówię, to jest coś, na co mam szalenie wielką ochotę, żeby tak po prostu sobie, wiecie, usiąść i przeczytać tę książkę, całkowicie się w nią wciągnąć na raz dosłownie albo na dwa razy. I kolejna taka w zasadzie maluteńka książeczka, którą mam nadzieję przeczytam również za jednym razem, to książka Edwarda Lewisa, Kto zabił mojego ojca. To jest też świeżutka premiera z drugiej połowy września. Ja tego autora czytałam już Koniec z Edim i Historię przemocy. Koniec z Edim zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Historia przemocy to jest również bardzo trudna i poruszająca książka, tak więc jestem również bardzo ciekawa książki
książki, kto zabił mojego ojca, tym bardziej, że Edward Lewis to jest taki stosunkowo młody pisarz, on ma chyba 28 czy 29 lat, a już jest właśnie obsypany nagrodami i cieszy się naprawdę dużą sławą właśnie szczególnie we Francji, ale i u nas w Polsce wydaje mi się, że jest to już dość rozpoznawalny pisarz i na pewno jestem zainteresowana tym, co tworzy i będę sięgać po kolejne jego książki. To jest naprawdę cieniuteńka rzecz, ta książka ma zaledwie 60 stron, natomiast opowiada historię, jeżeli czytaliście Koniec Zedim albo Historię przemocy, a w zasadzie bardziej Koniec Zedim, to wiecie, że Edward Lewis ma taką bardzo trudną relację ze swoją rodziną, szczególnie ze swoim ojcem, który jest takim, można powiedzieć, strażnikiem patriarchatu, takim, wiecie, stereotypowym mężczyzną. Natomiast Edward Lewis to jest osoba homoseksualna, która po prostu spotkała się z takim właśnie ostracyzmem ze strony zarówno społeczności, w której się wychowywał, w której żył, jak i właśnie ze strony własnego ojca. I to jest chyba taka historia pojednania w momencie, kiedy jego ojciec stoi gdzieś tam już u progu śmierci, to właśnie autor wraca do rodzinnej miejscowości i następuje właśnie takie pojednanie ojca z synem. Tak mi się wydaje, nie jestem do końca pewna, więc będzie to również kolejna bardzo osobista książka Edwarda Lewisa i opowieść o jego trudnej relacji z ojcem. Kolejna książka to coś, co chciałabym przeczytać w okolicy Halloween, ponieważ jest to książka Miasto Duchów Victorii Schwab. To jest taka książka z kategorii middle grade, czyli dla takiej naprawdę młodszej młodzieży, gdzieś powiedzmy 10-13 lat. Ja raczej po takie książki nie sięgam, natomiast właśnie wydaje mi się, że to jest taka idealna książka na Halloween, taka troszeczkę, wiecie, spooky, którą można będzie sobie po prostu siąść i przeczytać w ten halloweenowy wieczór, bo ona mimo tego, że jest dosyć długa, bo ma tam 300, znaczy długa, no taka, wiecie, jak typowa książka, ma 330 stron około, to jednak jest to książka dla młodszej młodzieży, więc wydaje mi się, że będzie się po prostu przez nią błyskawicznie przechodziło i po prostu miło spędzę z nią taki halloweenowy wieczór. Wydaje mi się, że jest po prostu idealna na ten moment i jakoś tak zainteresowała mnie fabuła, gdzie rodzice głównej bohaterki to są właśnie tacy, wiecie, łowcy duchów, tacy trochę Warrenowie, jeżeli kojarzycie to małżeństwo właśnie. I okazuje się, że ich córka, główna bohaterka, nawiązuje taką relację, znajomość, przyjaźń z duchem. Także brzmi to naprawdę bardzo interesująco i troszeczkę tak właśnie przerażająco, także no, myślę, że będzie to coś fajnego na Halloween. Bardzo chciałabym tą książkę w tej okolicy przeczytać. Październik to oczywiście również Victober i idealny miesiąc na czytanie klasyków w ogóle i mam tutaj coś niekoniecznie z epoki wiktoriańskiej, tylko z troszeczkę wcześniejszej, z okresu regencji, a jest to książka Duma i uprzedzenie, Jane Austen oczywiście. To jest książka, do której ja robiłam w swoim życiu ze 3 albo 4 podejścia. Nigdy jej nie przeczytałam, ponieważ ja w ogóle nie jestem jakąś wielką fanką Jane Austen, chociaż czytałam tylko jedną jej książkę, rozważną i romantyczną i było to na studiach i być może po prostu dlatego, że była to moja lektura na studiach, to troszkę się do tej autorki zniechęciłam i jakoś tak nie potrafiłam się wgryźć w tę historię, mimo tego, że na przykład siostry Bronte uwielbiam i to są w ogóle dla mnie cudowne pisarki, szczególnie Charlotte. No ale chciałabym dać Jane Austen jeszcze jedną szansę, tym bardziej, że jakoś chyba rok temu obejrzałam film na podstawie do mojego uprzedzenia, też po raz pierwszy, także wiem, o czym to jest historia, wiem, to się może wydać dziwne, natomiast ja jestem jedną z tych osób, którym nie przeszkadza to, że obejrzą najpierw film, a potem przeczytają książkę, ta kolejność jest dla mnie zupełnie obojętna, a czasem wręcz właśnie wolę obejrzeć najpierw film, żeby wiedzieć, o czym jest historia i potem dopiero sięgnąć po książkę. I tak było i tym razem, ponieważ ta historia naprawdę mi się spodobała, uważam, że była fajnie przedstawiona w filmie, film mi się całkiem podobał, także chętnie w końcu sięgnę po ten książkowy pierwowzór i dowiem się, dlaczego ludzie tak kochają Jane Austen i tę właśnie książkę. Mam nadzieję, że to kolejne już podejście do twórczości tej autorki będzie w końcu udane i uda mi się tę książkę przeczytać. I jeszcze dwie książki w tym moim TBR-ze, naprawdę on jest dosyć spory i różnorodny, ale tak jak mówię, po prostu mam jakiś taki teraz moment, że mam mega ochotę na czytanie najróżniejszych książek. I jedną z tych książek jest książka One Last Stop, Casey McQuiston. To jest autorka Red, White and Royal Blue. Na pewno o tej książce słyszeliście, bo ona była bardzo popularna. Ja również ją czytałam, ale nie do końca mi się podobała. Po pierwsze uważam, że no, jako romans wypada bardzo słabo i ten język też mi się nie podobał. Po drugie wokół niej było mnóstwo afer z tłumaczeniem, bo ten przekład był bardzo, bardzo taki no, na kolanie tak naprawdę robiony. A po trzecie też te realia brytyjskiej rodziny królewskiej były takie, że po prostu tam można było siedzieć i tylko punktować te błędy i niezgodności z rzeczywistością. No i trochę miałam wątpliwości co do tej książki i nawet pytałam się właśnie Was na Instagramie, co o tej książce myślicie, czy warto ją przeczytać. I odezwała się do mnie dziewczyna pracująca właśnie w wydawnictwie Pruszyński i stwierdziła, że ona mi chętnie tę książkę wyśle. No i właśnie dostałam tę książkę od wydawnictwa, także bardzo dziękuję. No i na pewno będę ją czytać też w październiku. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, czy spodoba mi się bardziej niż właśnie Red, White and Royal Blue, czy będzie tutaj widać jakiś progres autorki, ponieważ tamta książka była jej debiutem. Tutaj również mamy romans LGBT, tym razem mamy tutaj dwie dziewczyny i to jest też jakaś historia o podróżach w czasie. Ja do końca nie wiem, na czym opiera się fabuła, bo celowo unikałam właśnie jakichś takich większych opisów może fabuły, także wiem tak naprawdę tylko tyle o tej książce, że jest to romans pomiędzy dwoma dziewczynami czy kobietami. No i właśnie jakaś podróż w czasie. Nie wiem, czy jest to podróż dosłowna, czy jakaś taka bardziej metaforyczna. Także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka mi się spodoba. Widziałam, że ona zbiera naprawdę dobre recenzje. No i mam nadzieję, że po prostu też dołączę do grona, jeżeli nie fanów tej książki, to po prostu osób, którym ta książka bardzo przypadnie do gustu i będzie taką miłą odskocznią od cięższych lektur.
I ostatnia książka, na którą mam mega ochotę, i jest to w ogóle książka, o której wydaje mi się, że usłyszałam, znaczy ja o niej słyszałam wcześniej, natomiast wydaje mi się, że tak najbardziej zachęcił mnie do niej podcast Dziewczyn z Już Tłumaczę. Tak mi się wydaje, że one o tym wspominały. Teraz nie jestem na 100% pewna, ale tak mi dzwoni gdzieś, że to było właśnie tam. A jest to książka Piranesi. Jest to też książka, która chyba zdobyła ostatnio jakąś nagrodę, tak mi się też gdzieś kojarzy. Jak widzicie, za dużo o niej nie wiem i też no, nie powiem Wam, o czym ta książka jest, bo ona jest tak abstrakcyjna, tak absurdalnie w ogóle brzmi ten opis i to, co o niej słyszałam, że ja nie jestem w stanie na podstawie tego, co o tej książce słyszałam, opowiedzieć Wam, o czym ona jest. Wiem tylko tyle, że mamy jakiegoś stwora właśnie Piranesi, który mieszka w jakimś domu, ale co się tam dzieje, co z tego wynika, co to jest za stwór, co to jest za byt, to tak naprawdę nie wiem i bardzo ciężko mi powiedzieć, o czym ta książka jest, bo sama do końca nie wiem. Także wybaczcie mi to. Zachęcam do przeczytania opisu, bo no, wydaje mi się, że po prostu jest to najlepsza możliwość w tym momencie. Albo właśnie do zajrzenia do podcastu Już Tłumaczę. Jeżeli się nie mylę, to jest to właśnie tam. No i jestem bardzo ciekawa, bo brzmi to tak strasznie, strasznie enigmatycznie i tak strasznie nierealnie i tak oryginalnie. Coś, czego tak naprawdę jeszcze chyba nie czytałam. I wydaje mi się, że to też będzie świetny wybór na okolice Halloween właśnie. Także też myślę, że gdzieś bardziej w tej drugiej połowie października chciałabym po tę książkę sięgnąć. No i to są właśnie te książki, które chciałabym w październiku przeczytać, albo może raczej te, na które mam w tym momencie taką mega, mega niesamowicie wielką ochotę i z których sobie będę wybierać książki na październik. Oczywiście nie wykluczam, że w trakcie pojawi się coś nowego, albo wyjdzie jakaś premiera, albo coś tam na Legimi wpadnie mi w oko i przeczytam po prostu jakąś inną książkę, której Wam tutaj nie pokazałam. Natomiast te książki naprawdę chciałabym przeczytać jak najszybciej, bo jestem nimi wszystkimi strasznie zainteresowana i bardzo chciałabym się dowiedzieć, o co z nimi chodzi i po prostu dodać je, wiecie, do tej półeczki przeczytane. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy którąś polecacie i jakie są Wasze plany na październik, czy na przykład bierzecie udział w tych takich październikowych akcjach, czyli właśnie w Wiktoberze, albo w tych wszystkich właśnie takich klasycznych maratonach, albo czy macie może jakieś książki konkretnie pod Halloween wybrane. Jestem bardzo ciekawa, a tymczasem ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!